Pan niech będzie naszemu Panu, naszemu Zbawicielowi, za to, że możemy być na tym miejscu i za to świadectwo, któreśmy teraz słyszeli. Ja tylko tak króciutko uzupełnię, że pewnego razu otrzymałem telefon, zresztą otrzymuję ich dosyć dużo, ale dzwoni brat Karzełek. Przedstawia się, Karzełek jestem i chciałbym z bratem porozmawiać. No dzwoni, no to proszę bardzo, nie, nie pierwszy on i nie ostatni, często mam gości i którzy się zapowiadają, ale za chwilę już telefon, wiesz bracie, ale dzisiaj nie mogłem przyjechać, bo tam jakieś tego, coś tam było, nie? No to umawiamy się dwa dni następne, nie? Ale znowu coś się w drodze stało, musiałem wrócić i chyba za trzecim razem przyjeżdża brat Andrzej Karzełek. No ja znałem wielu Karzełków tu na terenie naszego kraju, jeszcze w ramach Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, to były czasy, gdzie spotykaliśmy się i ja kilku braci usługujących pastorów znałem, ale Andrzeja nie znałem. I Andrzej tak skromniutko, wiesz bracie, no i tak dalej, żebym przyszedł na tam do tej sypialni u góry, czy co to było, taki duży pokój. Musieliśmy się umówić, bo ja, tu trudno było trafić jeszcze, była taka nie bardzo pogoda, że tam przy kościele, no ja przyjadę i ty też, ja mnie będziesz pilotował tu przez te dróżki. I tak się tu znalazłem. I zacząłem tu jeździć z tym, że tak się jakoś składa, że w większości jak ja tu jestem, to nie ma brata Andrzeja, więcej przez telefon rozmawiamy, bo zawsze jak zastępuję, jak już dzwoni Andrzej, to bardzo często już otwiera mój terminarz, bo on tam zawsze też ma jakieś tego, żeby go zastąpić. I pewnego razu już byłem tutaj, przewidziałem, że tu pojadę z żoną, była tutaj taka ewangelizacja, był brat Kulec, tłumaczył trzech Amerykanów i przyjechał mój przyjaciel Robert. A taki był wtedy jakiś przybity, przyjechał takim dużym Mercedesem, samochodem, coś tam, coś woziłeś do Wałbrzycha czy gdzieś. No w każdym razie taki jakiś, bo jeszcze mandat zapłacił chyba za szybkość. Pamiętam, to też jeszcze było, nie? I taki ten Robert biedny, no przenocował. Ja mówię, wiesz Robert, ale na drugi dzień jedziemy z żoną do Jastrzębia. Chcesz, to zabierz z nami, nie? Robert przyjechał. No, tak posłusznie, nie? Przyjechał, przywiózł nas nawet, mówił, po co pojedziemy naszym samochodem. I tutaj usługiwał brat Kulec, a chyba już trzeci czy czwarty dzień i głos mu wysiadł, nie? I zaskoczył Robert. Tak się złożyło, że Robert zaczął tłumaczyć tych Anglików, czy Amerykanów, to byli Amerykanie, nie? I od tego czasu jakoś tu przylgnął Robert do tej Ruptawy i od tego czasu się zaczęło, to było w lecie, a już w październiku były, z października na listopad, pierwsze te dni skupienia, czy dni takie, jakie dzisiaj są, tutaj po raz już trzeci, prawda? Tak się to zaczęło i chciałbym powiedzieć, że jakoś mnie tu ciągnie. Ja tu często do Jastrzębia przyjeżdżam i żona nigdy nie protestuje. Jakbym gdzieś indziej, no to jak trochę dalej, to mi nieraz mówi, po co ty już i tak dalej. Ale do Jastrzębia, do Andrzeja, to zawsze, nie? Tak jakoś jesteśmy sobie bliscy i również za ten czas, który tutaj teraz spędzamy, ja chciałbym naprawdę panu podziękować i mogę powiedzieć, że z taką bojaźnią i zedrzeniem teraz stoję na tym miejscu, żeby nie popsuć tej atmosfery, tego, cośmy tu mogli przeżyć. Brat tutaj wczoraj, szczególnie mnie to tak dotknęło, ja Słowo Boże czytam od dzieciństwa i mogę powiedzieć, że jeszcze przed wojną przeczytałem już dwa razy Nowy Testament jako chłopak, niezależnie od tego, cośmy z rodzicami czytali, bo ja miałem rodziców wierzących. Ale te prawdy, które brat tutaj przytoczył z listu do Hebrajczyków z drugiego rozdziału, 10 wiersz, ja bym tak dla wprowadzenia, bo jeszcze chciałbym innym tematem się dzielić, ale chciałbym takie trzy wersety tylko przytoczyć jeszcze i tak, żeby sobie to uzmysłowić. I chciałbym powiedzieć, że również dla mnie ten list do Hebrajczyków jest jednym z takich najwspanialszych listów, bo ten list mówi tak wiele o tym, co mamy darowane w Jezusie Chrystusie i co mamy darowane w tym spojrzeniu, co nam nasz Pan
uczynił dla nas, gdy poszedł na krzyż Golgoty. Brat tu mówił o Górze Karmel, ale chciałbym powiedzieć, że my przeżywamy takie chwile jak Góra Karmel, ale też przeżywamy takie chwile, gdzie wiemy, jak Eliasz po takim zwycięstwie, no można by powiedzieć sukces od słowami na ludzi, on teraz wystraszony przed tą Jezabelą, bo ona powiedziała, on wzywał żywego Boga, a ona mówi, niech mi to dadzą bogowi, że bogowie, którzy zostali pokonane, że jutro o tym czasie już nie będzie żył. I ten zwycięzca z tej góry Karmel życzy sobie umrzeć, ucieka daleko. Nieraz tak się zdarza. My teraz jesteśmy w takim stanie tutaj, cieszymy się wszyscy, ale my musimy każdy wrócić do naszego miejsca zamieszkania, do naszego zboru. Z tych rozmów, które tutaj słyszałem, nie wszyscy się cieszą z atmosfery, jaka panuje w ich zborach. I my jesteśmy tam postawieni, my tam mamy naszą rolę spełniać, tak? To jest poważny problem. I chciałbym powiedzieć, w tym drugim rozdziale, w tym 10 wierszu jest napisane tak, drugi rozdział, 10 wiersz, albowiem należało na tego, to znaczy na Jezusa, którego jest wszystko i przez którego jest wszystko, aby wiele synów do chwały przywodząc wodza zbawienia ich przez ucierpienie doskonałymi uczynił. Przez ucierpienie. Tak jak powiedziałem na początku, że przez Ewangelia sukcesu w ogóle nie używa słowa ucierpienie. Cierpienie to jest coś nam obcego i tego się nie głosi. I niestety ta Ewangelia sukcesu, to co można mieć naj, to chwyta. I za tym ludzie idą. I pewne rzeczy my musielibyśmy ze Słowa Bożego wykreślić. Tego nam nie wolno, kto by dodał albo ujął. I w liście do Jakuba jest też napisane to, co również brat czytał. Za największą radość miejcie, gdy w rozmaite pokusy wpadacie. Radość mieć... To tak jakoś paradoksalnie brzmi, my się mamy radować z tego, że coś takiego przeżywamy. A to pisze sługa Boży Jakub, ten, który dużo przeżył. My wiemy, że jaki jego koniec był. On też położył życie swoje w ofierze. I dlatego chciałbym powiedzieć, że ci, którzy to napisali, oni cierpieli i oni mogli to przekazać naprawdę i mogli powiedzieć, że to ich do Pana zbliżyło. Jeszcze to trzecie miejsce, które brat tak wczoraj zaakcentował mnie tak bardzo, to też i poruszyło drugi rozdział listu do Filipensów. Pierwszy rozdział listu do Filipensów, 30 wiersz, jest napisane, właściwie to jest 29 wiersz, gdyż wam to dane dla Chrystusa, abyście nie tylko weń wierzyli, ale abyście też dla Niego cierpieli. W starym tłumaczeniu w Biblii Gdańskiej jest napisane dane jest, a w nowym tłumaczeniu jest napisane darowane. A w jednym z niemieckich tłumaczeń jest napisane to zostało wam wypożyczone, a więc coś, czym my mamy szafować, bo to nam może zostać to, co jest wypożyczone, zabrane. I żebyśmy my cel osiągnęli, to my musimy naprawdę to przyjmować, czego nas Słowo Boże uczy. Myśmy tu bardzo dużo słyszeli o tym, że mamy dać posług Duchowi Świętemu, żebyśmy czynili, żebyśmy zrozumiewali, bo Duch Święty przemawia. I mówiliśmy o tym, że Duch Święty przemawia w ciszy. Pan przemawiał również po tej górze Karmel, kiedy ten Eliasz już uciekał i schronił się w tej jaskini. To my wiemy, że były grzmoty, trzęsienia ziemi, błyskawice, a potem był cichy, delikatny głos. Eliaszu, co tu czynisz? Tak mówi nasz Pan. A my żyjemy w takim okresie takiego zgiełku i chciałbym powiedzieć, że w większości domów, ja już mówię w tej chwili o wierzących, nie mówię o innych, to jak się do domu ktoś chodzi, to pierwsze to ciach musi być ten magnetofon, czy coś musi grać, coś się musi dziać. Tak?
Nie można być samemu, tak? A my wracamy z otoczenia tego świata, ze zgiełku tego świata i my potrzebujemy się teraz uciszyć, żeby słyszeć ten Jego głos. A ten Jego głos nam powie to a to w ciągu tego dnia z twojej strony było nieprawidłowe. I ten cichy głos, jeśli my zagłuszamy tym wszystkim, co nas otacza, tym, co możemy wyłączyć, nad czym możemy zapanować, ten cichy głos zostanie zatłumiony. Tak jak już mówiłem, Duch Święty to jest taki dżentelmen, który, tak, przepraszam za to wyrażenie, bo to jest Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, ale On jest taki delikatny, że On nie napiera. On mówi w ciszy. Dlatego nam jest tak potrzebne, żeby się uciszyć i żebyśmy mogli Jego Słowo rozumieć. I nie tylko rozumieć, ale być temu posłuszny. Mów, Panie, sługa Twój słucha. Być posłuszny. My usłyszymy bardzo często, ale z tym posłuszeństwem to jest trochę inaczej. Żona mi mówi, ty, ale jak ty masz zakończyć dzisiaj nabożeństwo, to powinieneś coś ewangelizacyjnie usłużyć przed naszym rozejściem. Ja chciałbym powiedzieć, że naprawdę mam tremę, żeby nie zepsuć tej atmosfery, w jakiej tu mogliśmy i ja osobiście przebywać. Jeszcze otrzymałem reprymendę od mojej żony zaraz w samochodzie rano, że nie ubrałem garnituru, że jest taka ważna okazja, ty masz stanąć za kazalnicą, ale ja proszę, żebyście mi to wybaczyli, bo brat tu w czarnym garniturze, nie? A ja tu tak, no ale to może jest taka sprawa nieważna. Ja chciałbym dzielić się Słowem Bożym takie na rozejście, na przykładzie jednego męża Bożego, czy raczej dwóch mężów Bożych. Co mamy robić? My, jak wiadomo, każdy z nas wróci do swojego otoczenia i teraz wszyscy na nas patrzą. On znów był tam wśród tych świętych. Zobaczymy, jak on się zachowa. My wiemy, że Wałęsa jeździł akumulatory ładować do papieża, nie? No a my przyjeżdżamy na takie spotkania, żeby się też jakoś zbudzić, posiwić. I chciałbym takie, może się dziwicie, takie miejsca ze Słowa Bożego przeczytać, to jest z Ewangelii Jana, parę wersetów, które bardzo dobrze znamy i na pewno się dziwicie, dlaczego ja je czytam. Ale chciałem przeczytać trzeci rozdział z Ewangelii Jana od pierwszego wiersza. My wszyscy ten rozdział na pewno dobrze znamy. Był niektóry człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, książę żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu: Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel, bo nikt tych cudów czynić nie może, które ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć Królestwa Bożego. Rzekł do niego Nikodym: jakoż może człowiek narodzić się, będąc stary, i zalipowtórę może wnieść w żywot matki swojej i narodzić się? Odpowiedział Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli by się kto nie narodził z wody i z ducha, nie może wnieść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała? Ciało jest. A co się narodziło z ducha, duch jest. Nie dziwuj się, żem ci powiedział, musicie się na nowo narodzić. To jest miejsce Słowa Bożego, które my wszyscy znamy. I wiemy, że Nikodem przyszedł do Jezusa. Bardzo często kaznodzieje, mówiąc, czytając ten odcinek, mówią bardzo dużo o tym, że przyszedł w nocy i tak dalej. Nie, w tej chwili to nie jest najistotniejsze. Do Jezusa przyszedł Nikodem, tu pisze książę żydowski, nauczyciel, członek Sanhedrynu. I gdy czytamy historię zburzenia Jerozolimy, tą, którą opisali Żydzi, to tam jest jeszcze napisane, że ludzie stracili wszystko. I wśród tych ludzi było trzech najbogatszych ludzi w Jerozolimie i do tych trzech najbogatszych należał Nikodem. Nikodemus, no tak jest napisane w tych kronikach. Więc można zauważyć, że on by miał pochodzenie, niebieska krew, hrabia czy książę,
członek Sanhedrynu, nauczyciel, który znał zakon. Nauczyciele w Izraelu wymagali, żeby ich bardziej czcić niż swoich rodziców. To było niezgodne z przykazaniem, ale do tego stanu doszło. I on jeszcze przy tym wszystkim był bardzo bogaty. Ale on nie był szczęśliwy przy tym. I on czegoś szukał. I on przyszedł we właściwe miejsce, do właściwej osoby. On przyszedł do Jezusa. Pan Jezus mu wcale nie powiedział tak jak temu bogatemu młodzieńcowi, który również był z książęcego rodu, i sprzedaj majątność. Bo wiedział, że Nikodym nie był związany z tym swoim stanem posiadania. To nie było dla niego najistotniejsze, ale on wiedział, że czegoś mu brakuje. On należał do tych, którzy oczekiwali Mesjasza. I on widział, że na podstawie Bożego Słowa to, co czyni Jezus, to jest ten Mesjasz. Ale on był w tych ramach, ten nauczyciel, ten członek Sanhedrynu, to była najwyższa rada żydowska, ten autorytet duchowy. I on tam był członkiem, nie? I teraz się tak spod tego wyłamać. A tu on rozmawia z Jezusem, a Pan Jezus mówi, nie, dobrze byłoby. Ale on mówi, musisz się na nowo narodzić. Chciałbym powiedzieć, że to jest warunek. U nas się bardzo dużo ludzi nawraca i odwraca. Jeden brat, który już odszedł do Pana, on był niesamowitym pijakiem i dożył zbawienia i naprawdę on miał takie współczucie dla pijaków, że on bardzo dużo wśród nich działał. I kiedy już był w takim stanie, no skutki tego pijaństwa, to on dożył zbawienia, żył jeszcze jako zbawiony, nie wiem czy 7 czy 8 lat, ale marskość wątroby i takie powolne umieranie. Ja go często przywoziłem ze szpitala do domu na chwilę i znowu, bo chciał mieć społeczność. I on mi mówił, bracie, w tym pokoju, tu gdzie jesteśmy, tu się nawróciło ponad 60 osób. To by już był ładny zbór. I powiedz mi, bracie, że ani jeden z nich nie pozostał. I ten brat tak płakał. A ja mówię, wiesz, bracie, oni się nawrócili, odwrócili. To byli tacy, co przychodzili, ale nie narodzili się na nowo. Ja chciałbym powiedzieć, jeśli się ktoś narodzi na nowo, to jest to nowym stworzeniem, choćby on po czworakach chodzi, tak jak jakiś maluch, który jeszcze nie umie chodzić, ale to jest nowe stworzenie i zacznie się coś dziać. I tu chciałbym powiedzieć, że Nikodem rozmawiał z Jezusem, nauczyciel rozmawiał no, z cieślą, taki przeciętny człowiek. I Pan Jezus mu teraz wyjaśnia i Pan Jezus stawia zarzut Nikodemowi, Józefowi, przepraszam, Nikodemowi, stawia zarzut, ty, nauczyciel, nie wiesz, co to jest? I on mu wskazuje o tym, co było napisane w księdze Ezechiela, proroka, to byłoby może dłuższy temat, ja nie chciałbym przedłużyć, ale tu jest powiedziane, że Pan Jezus go wprost strofował, ty nie wiesz. I on mu odwiedził, zaprawdę powiadam ci, i no, ja nie będę tego całego czytał. Chciałbym powiedzieć, w końcu Pan Jezus mówi tak, jak Mojżesz węża na puszczy wywyższył, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I my wiemy, kiedy naród izraelski zgrzeszył, kiedy kolejny raz pobudzili Boga do gniewu, to on przypuścił takie węże jadowite, kącały ten naród izraelski i oni umierali. I oni się opamiętali i mówili do Mojżesza, Mojżesz był tym pośrednikiem między narodem i między Bogiem, wołaj do Boga, myśmy zgrzeszyli. I on mu kazał ten, na drzewcu tego węża powiesić i powiedział, żeby każdy, kto został ukąszony, a na niego spojrzy, żyw zostanie. I każdy w tym czasie miał tą możliwość spojrzeć lub nie. Pomoże, nie pomoże. Chciałbym powiedzieć, ale to dotyczyło tego doczesnego życia, bo każdy, który został uratowany od działania tej trucizny, tego jadu wężowego, on żyw został, ale on musiał umrzeć. A tu jest powiedziane, że każdy, kto by spojrzał. I on wskazał na to Nikodemowi. I Nikodem, my czytamy, on już nie rozmawiał więcej. On już nie zadawał pytań. On wysłuchał. My nie czytamy, żeby on się pożegnał. On odszedł cicho, ale on usłyszał.
I chciałbym powiedzieć, że każdy, kto usłyszy Ewangelię, to musi coś z tym zrobić. I gdy czytamy następne rozdziały Ewangelii Jana, ja chciałbym przeczytać 7 rozdziału Ewangelii Jana, takie miejsce Słowa Bożego, także ze względu na czas, ja się postaram skracać, chociaż mam taką słabość, że nieraz za długo mówię, za to przepraszam, ale chciałbym tutaj wskazać na takie rzeczy, na takie miejsca. Pan Jezus w 7 rozdziale czytamy, znalazł się w świątyni i my czytamy w 37 wierszu, w ostateczny dzień wielki święta onego stanął Jezus i wołał, mówiąc, jeśli kto pragnie, niech do mnie przyjdzie, a kto wierzy w mnie, jak mówi Pismo, rzeki wody żywej popłyną z żywota jego. A to mówił o duchu, którego wziąć mieli wierzący weń, albowiem jeszcze nie był dany Duch Święty, przeto, że Jezus jeszcze nie był uwielbiony. Pan Jezus głosi Ewangelię w świątyni. I teraz członkowie Sanhedrynu, ci faryzeusze, ci, którzy podstrzegali Jezusa, wysłali straż świątynną, żeby Jezusa aresztować. Bo my wiemy, że on musiał nieraz uchodzić, żeby nie być aresztowany, żeby i naraz przyszedł na koniec tego święta do świątyni i teraz oni przyszedł i głosi, posłali straż świątynną, to taka policja świątynna, żeby aresztować Jezusa. I my wiemy, ci, którzy poszli, wrócili z niczym. I ci przełożeni się pytają, jak to, żeście nie przyprowadzili tego człowieka? A oni odpowiadają tak bardzo prosto. Przyszli wtedy słudzy do przedniejszych kapłanów i do faryzeuszów, którzy im rzekli, przedżeście go nie przywiedli. Odpowiedzieli mu oni słudzy. Nie, nigdy tak nie mówił człowiek jak ten człowiek. Oni zostali, ci, którzy byli posłani, żeby aresztować Jezusa, zostali przez Jego słowo tak przekonani, że nie wykonali rozkazu. Oni się mogli pozbawić i pracy swojej, bo oni byli nieposłuszni, ale oni nie tylko, że byli nieposłuszni, ale oni dali świadectwo. Nigdy tak człowiek nie mówił. I my czytamy odpowiedź. I odpowiedzieli faryzeusze, czyście i wyzwiedzeni. I zali kto uwierzył weń z książąt albo z faryzeuszów, tylko ten gminta, hołota, która nie zna zakonu, przeklęci są. A teraz zauważmy, to był werdykt tych faryzeuszy, a teraz zauważmy, co mówi Nikodym. I zali zakon nasz sądzi człowieka, jeśli by pierwej nie usłyszał od niego i nie poznałby, co czyni? Po raz pierwszy po tym spotkaniu z Jezusem czytamy teraz, Nikodym jest skonfrontowany z oskarżycielami Jezusa, on jest wśród nich. I on teraz stawia się za Jezusem, on się odwołuje tylko do zakonu i mówi, zakon nas nie ma prawa sądzić, jeśli nie przesłucha. Nie ma prawa sądzić. I on tylko o tym powiedział. A on powiedział, a jaka była odpowiedź tych, którzy oskarżali Jezusa, a oni odpowiedzieli i rzekli, i zaliśli, ty Galilejczyk, badajże się, a obacz, że prorok z Galilei nie powstał. Oni byli tak zacietrzewieni, że powiedzieli, z Galilei nic dobrego nie wyjdzie. Gdybyśmy tak pogrzebali troszkę w historiach proroków, to możemy powiedzieć, że Jonasz był z Gatefer, a Gatefer to była Galilea. Prorok Malachiasz, Nahum byli również z Galilei. I oni byli tak zacietrzewieni, tak tylko na tego Nikodema, który po raz pierwszy się ujął za Jezusem. I chciałbym powiedzieć, jeśli my dożyjemy zbawienia, każdy, kto dożyje zbawienia, każdy, kto narodzi się na nowo, jest dzieckiem Bożym, to przyjdzie czy prędzej, czy później do takiego momentu, do takiej konfrontacji z tym światem i musi się opowiedzieć. U Nikodema to było takie bardzo delikatne. On się ujął za Jezusem, ale w taki sposób, no, powiedział tylko, co nasz zakon mówi. I my czytamy, i oni się rozeszli. I tu czytamy dalej Ewangelię Jana, zauważamy zresztą nie tylko Ewangelię Jana, ale te Ewangelie synoptyczne, że ten
Nikodem nie został w ukryciu, ale nastąpił następny moment, kiedy on się pojawia w Słowie Bożym. My wiemy, kiedy Pan Jezus został ukrzyżowany, kiedy zawisł na krzyżu Golgoty, o tym pisze ewangelista Jan w rozdziale 19, a każdy ewangelista z tych, Mateusz, Marek, Łukasz, również tą historię opisują. Pan Jezus wisiał na krzyżu, wśród nich byli ci dwaj złoczyńcy z lewej i z prawej strony. My wiemy, co wszystko się w tym czasie działo, ale Pan Jezus teraz umarł. Pan Jezus teraz umarł, a to było przed dzień sabatu, a wiadomo było, że zgodnie z tymi przepisami sabatowymi żadne ciało nie śmiało wisieć na krzyżu, czy byłby to wisielec. Każde ciało takie musiało być pogrzebane. I jeśli ten, który był na krzyżu, żył, to go dobijano, żeby można było zdjąć z krzyża tego skazańca. I my wiemy, że zostało jednemu i drugiemu złoczyńcy zostały połamane golenie, to znaczy dobili ich, a kiedy podeszli do Jezusa, to stwierdzili, że On już jest, że On już umarł. I my czytamy, to jest wypełnienie tego proroctwa, kiedy w Starym Testamencie było powiedziane, że przy spożywaniu baranka paschalnego kość jego nie będzie złamana. Tutaj to również występuje. Kość jego nie będzie złamana. I to zostało wypełnione. Gdybyśmy na moment tylko spojrzeli do księgi Izajasza proroka, 53 rozdział, ten, który mówi nam tak najwięcej o śmierci Pana Jezusa, to chciałbym powiedzieć, że tu jest opisane cały przebieg tej egzekucji i w 9 wierszu jest napisane, to mówi prorok Izajasz prawie 8 wieków przed śmiercią Pana Jezusa, 9 wiersz, który to lud podał niezbożnym grób jego, a bogatemu śmierć jego. Który to lud podał niezbożnym grób jego. Pan Jezus wisiał na krzyżu. Wiemy, że apostoł Jan zainteresował się jego matką. Najbliższa rodzina była zobowiązana urządzić pogrzeb. Ten pogrzeb było trzeba jeszcze załatwić przed nadejściem tego wieczoru, tego, kiedy się zaczynał sabat. Wiadomo było to, co tu jest napisane, że co przeczytałem z księgi Izajasza proroka, że tych skazańców, te ciała skazańców rzucali do otwartego grobu. I za czasów Pana Jezusa były takie prawa przestrzegane, że na miejscu straty na Golgocie tam były dwa otwarte groby. Do jednego grobu wrzucano tych, którzy byli uduszeni i ukamionowani, a do drugiego grobu wrzucano tych, którzy byli ukrzyżowani albo powieszeni. Taki jeszcze był podział po śmierci. I ten, który został skazany i ten wyrok wykonany był, to nie miał prawa nawet na taki godny, byśmy powiedzieli dzisiejszym językiem, godny pochówek. On był potępiony, odrzucony i tak jak tu jest powiedziane przez Izajasza proroka, między przestępcami był grób jego przewidziany. A Boży plan zbawienia był inny. Pan Jezus miał zostać włożony w grób i miał zmartwychwstać na trzeci dzień, bo to mówili prorocy. I teraz my czytamy, kiedy to ciało jeszcze wisi, Pan Jezus wisi na krzyżu, to my czytamy taką rzecz. Chciałbym przed tym powiedzieć, że jeśli by kogoś z tych skazańców powieszonego, ukrzyżowanego, czy ukamionowanego, czy uduszonego. Uduszenie polegało na tym, że się tego skazańca zaszywało w takiej pozycji, w takie mokre skóry zwierzęce i to szczelnie było tak, przylegało do ciała, a potem wystawiano na słońce i to w ciągu 4 do 6 godzin ta skóra się tak kurczyła, że człowiek się dusił. To był taki rodzaj śmierci
tych egzekucji był praktykowany. I teraz, żeby był ten można było jednak mimo wszystko takiego skazańca godnie pochować, to ten, który ferował wyrok śmierci, to on miał prawo pozwolić na taki godny pochówek. I my czytamy o tym, że Józef z Arymatii, który był takim, no do tego czasu był takim, no tajnym czy potajemnym. Potem prosił Piłat Jezus, Piłata Józef z Arymatii, który był uczniem Jezusa, ale potajemnym dla bojaźni żydowskiej, aby zdjął ciało Jezusowe i pozwolił Piłat. Szedł tedy i zdjął ciało Jezusowe. My czytamy o tym, że w innych w Ewangeliach, że Piłat kazał sprawdzić jeszcze, czy rzeczywiście ten skazaniec, ten Jezus żyje. I on się zdziwił, że tak prędko umarł. Ale on jeszcze sprawdził, żeby przypadkiem żywego, tam zmaltretowanego, ale nie zdjęli z krzyża. On to jeszcze sprawdził i on zezwolił na jego pochówek. I ten Józef z Arymatii, my czytamy, śmiało poszedł do Jezusa. I to jest mąż, który występuje tutaj po raz pierwszy. My czytamy o nim, że on nie zgadzał się z radą Sanhedrynu, żeby Jezusa stracić. I tutaj chciałbym powiedzieć jedno, że ten Józef nie patrzył na nic, ale poszedł śmiało do Jezusa. Członek Sanhedrynu. I dalej czytamy w następnym wierszu. Przyszedł też i Nikodem, który był przedtem, przyszedł w nocy do Jezusa, niosąc zmieszane myry i aloesu około 100 funtów. I wzięli tedy ciało Jezusowe, uwinęli je w prześcieradła z onymi rzeczami wonnymi, jako jest zwyczaj Żydów umarłych chować. A był na onym miejscu, gdzie był ukrzyżowany ogród, a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze nikt nie był położony. Przecież tam dla dnia przygotowania żydowskiego, iż on grób był blisko, położyli Jezusa. Chciałbym powiedzieć, że oni dwaj, Nikodem i Józef, urządzili pogrzeb Jezusowi. To mieli zrobić ci najbliżsi z rodziny, ponieważ wiemy, jaka była sytuacja. Józef, ojciec, członek, mąż Marii, on już w tym czasie nie żył. Bracia jego, Pana Jezusa, to się rozpierzchli z daleka. Uczniowie też obserwowali z daleka. I wiemy, że na ten dzień byli przygotowani ci, którzy byli tym, tu jest napisane takim nieoficjalnym czy dyskretnym uczniem Jezusa. I dla niego nastąpił taki moment dla Józefa z Arymatii, że musiał się zadeklarować, po czyjej stronie jest. A powtórzył to również i Nikodym. O Nikodymie to jest napisane, że on kupił 100 funtów tej maści do zabalsamowania ciała. W komentarzach żydowskich pisze wyraźnie, że to starczyło na 4 nieboszczyków, a on tego nigdy nie robił, dlatego on kupił taką dużą ilość, bo tą czynność to wykonywały kobiety. Ale na co chciałbym teraz zwrócić uwagę? To był przeddzień sabatu, to był przeddzień, kiedy był ofiarowany ten baranek paschalny i każdy, kto dotykał umarłego, to był przez 24 godziny nieczysty i nie miał prawa uczestniczenia w tej wieczerzy paschalnej. Nie miał prawa. Ci dwaj znali to prawo i wiedzieli, że oni już są z tego wykluczeni. Ale oni wiedzieli i jeden, i drugi, że ta ostatnia wieczerza już była, a oni już nie muszą uczestniczyć, bo to dzieło zbawienia zostało dokonane. Chciałbym powiedzieć, że Żydzi byli bardzo precyzyjni. Mówiliśmy już, ile oni mieli tych ustaw i przepisów. I Żydzi, jeśli ktoś umarł w sabat, to go nie chowali w sabat, no bo sabat to był dzień odpoczynku. Ale jeśli się chowało kogoś przed dzień sabatu, to tam było wyraźnie powiedziane, jak należy go chować, co należy zrobić, żeby się nie zanieczyścić. I było nawet wyraźnie powiedziane, że
kto się dotknie nawet tego kamienia, który przytłacza ten, przykrywa ten grób, czy wejście do grobu, bo to zataczało się taki okrągły kamień, taki głaz. Mówi, kto się tego kamienia dotknie, to jest nieczysty. Ale w tym kamieniu robiło się otwór, tak jak w kole młyńskim. W kamieniu młyńskim przewlekało się sznur i ciągnęło się i to wtedy się było czystym. Tak? To wszystko było tak dokładnie ustalone. A teraz popatrzmy na to, ten Nikodem i ten Józef, oni na oczach tych wszystkich oskarżycieli, członkowie Najwyższej Rady, oni teraz balsamują to ciało. Oni się wykluczają już z tej społeczności żydowskiej, bo oni poznali, że Jezus umarł, a to już ich nie obowiązuje to uczestnictwo w tym wieczerzy paschalnej, bo wiemy i już nazwy tu jest napisane ostatnia wieczerza, że to już było raz, więcej nie było trzeba tego powtarzać. I teraz oni z taką wiarą nie patrzyli na to, co powiedzą ludzie. My mamy jeden kłopot, poważny kłopot. Ja też go mam jeszcze bardzo często się zdarza, że bardziej zważam na to, co powiedzą ludzie. A wtedy się zapomina, a co powie mój Pan. I teraz sobie wyobraźmy, że ci, którzy obserwowali ten pogrzeb, ci kapłani, to oni poszli do Piłata, mówili, ten złodziciel mówił, że trzeciego dnia zmartwychwstanie. I dlatego poszli do Piłata i Piłat co zrobił? Piłat dał im żołnierzy do dyspozycji i opieczętowali ten zatoczony kamień. To się wszystko działo na oczach całego Izraela i tych wszystkich oskarżycieli. I my wiemy, że tak Józef, jak i Nikodem doszli do tego momentu, że oni musieli zademonstrować, że są po innej stronie, po stronie tego znienawidzonego, ale tego, który jest Mesjaszem, tego, który umarł. Chciałbym powiedzieć dla każdego z nas, my się dzisiaj musimy rozjechać. Może wielu z nas już ma myśli o tym, jak tam pojedzie, będzie pożerał te kilometry, ale chciałbym powiedzieć, że zanim się rozjedziemy, chciałbym, żebyśmy się potem wspólnie pomodlili, żebyśmy wiedzieli, że my, którzy dożyliśmy zbawienia, my, którzyśmy spotkali się z żywym Panem, myśmy słyszeli żywe słowo, teraz nie możemy się schraniać. I czy to będzie takie delikatniejsze, tak jak pierwszy raz to wystąpienie Nikodema, który tylko powiedział o zakonie, czy to będzie już taka oficjalna manifestacja przynależności do ludu Bożego, tak jak to zrobił Nikodem, jak to zrobił Józef, kiedy poprosił o to ciało i urządzili ten pogrzeb. Chciałbym powiedzieć, że to są takie etapy rozwoju. Pan Jezus mówi, po owocach poznacie je. Nie po tym, jakim kto językiem mówi, ale po owocach. I chciałbym powiedzieć, że świat jest teraz w takim stanie, że jak ja już niejednej osobie ofiarowałem Biblię, no dziękuję bardzo, ale nie czytam, nie chcą czytać, ale chciałbym powiedzieć, że życie każdego z nas to jest tą otwartą księgą i tą księgę każdy chce czy nie chce, czyta, ale żeby mógł coś pozytywnego wyczytać, coś pozytywnego zobaczyć, to my musimy mieć tą łączność z Bogiem, że w stałej społeczności z Panem i musimy się tak rozwijać. My wiemy, że kto narodzi się na nowo, to tak raczkuje, to jest taki, ale w miarę tego my musimy wzrastać i nie ciągle będziemy spożywać tą papkę, ale spożywamy nieraz ten twardy pokarm. To się różnie objawia i ja chciałbym teraz powiedzieć, że na przykładzie właśnie tych dwóch mężów, oni doszli do takiego momentu i każdy z nas może widzieć, że nikt nie po nowonarodzeniu nie jest doskonały. Nie, ale my ścigamy. Apostoł Paweł mówi, nie iżbym już uchwycił, ale ścigam. Dlatego to jest tak ważne, żebyśmy my byli też w tej pogoni za tym, co mamy darowane w Jezusie. Pan Jezus powiedział, gwałtownicy. To są ci, którzy ze wszystkich sił, no my, jeśli chodzi o gwałt, to ten wyraz ma takie nawet może trochę negatywne znaczenie, ale to znaczy bezwzględnie, ze wszystkich sił. I tylko tacy
tego osiągają, tylko tacy do tego dochodzą. I tu jest ten przykład, który znamy ze Słowa Bożego, ale ja chciałem to tak na zakończenie zaakcentować. Ten przykład nam tak bardzo wyraźnie mówi. Początek był taki słaby. Przyszedł w nocy. Czemu w nocy? Uważam, wytłumaczy w ten sposób, że do naszego Pana można przyjść w dzień i w nocy, prawda? I on nigdy nie powie, teraz już jest czas odpoczynku, nie zawraca mi głowy, nie? My możemy zawsze do naszego Pana się zwrócić, dlatego Pan Jezus nie powiedział Nikodemowi, Izali, dzień nie ma 12 godzin. Nie, on go wysłuchał, on z nim rozmawiał, a to zasiane ziarno wykiełkowało i przyniosło owoc. Przyniosło owoc trwały. I to jest zapisane w Bożym Słowie. Ja chciałbym każdego z nas zachęcić do tego, żebyśmy patrzyli te małe kroczki, nie żadne skoki, kangury i tak dalej, ale takie małe kroczki, ale wtedy my się nie zachwiejemy. I może na zakończenie przeczytam, tak bym chciał dedykować nam wszystkim z listu do Tesalonicenzów. To jest takie dosyć znane słowo, 5 rozdział, 23 wiersz, list do Tesalonicenów, 5 rozdział, 23 wiersz. Takie moje życzenie dla każdego z was, dla siebie samego również. 23 wiersz mówi tak. A sam Bóg pokoju niech was zupełnie poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą bez nagany na przyjście naszego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który nas powołał, który też to uczyni. Chwała Bogu za tą obietnicę. I chciałbym to dedykować dla każdego z nas. I myślę, że tego już jest dosyć dzisiaj, że teraz możemy zakończyć modlitwą. I chciałbym, żebyśmy się uciszyli w modlitwie. I to, co chciałbym również przyjąć w modlitwie, od razu to mówię, żebyśmy mogli szczęśliwie dotrzeć do naszych domów. Ten dzień dzisiejszy to jest określany, zresztą sam tego doświadczyłem, jako bardzo niebezpieczny na tych zatłoczonych drogach, bo tych niedzielnych kierowców, którzy raz w roku tylko pokonują dłuższe trasy, to są najbardziej niebezpieczni, a ich jest teraz pełno, żeby wszyscy mogli szczęśliwie dojechać do domów naszych, tam skąd jesteśmy. I chciałbym, żeby to, co przeczytałem teraz z listu do Tesalonicenzów, to pisze apostoł Paweł do tego zboru na zakończenie pierwszego listu, żeby nam towarzyszyło na każdy następny dzień, żebyśmy mogli być tą otwartą księgą. Tą księgę my czytamy na co dzień, bo to jest nasz pokarm, bez którego my żyć ani rozwijać się nie możemy. A ci, którzy nas otaczają, żeby mogli widzieć, że my jesteśmy własnością Pana i że żyjemy, a pokój Boży panuje w naszym życiu i w naszych sercach. My tego sztucznie nie wytworzymy. Chciałbym tylko tyle powiedzieć w tych chrześcijańskich periodykach, które otrzymuję, czytałem, że po tych atakach terrorystycznych, które były w Stanach Zjednoczonych, wzrosło prawie 100% zapotrzebowanie na łóżka w zakładach psychiatrycznych. Dlaczego? Dlatego, że ludzie żyją w panicznym strachu. Ludzie się boją.